Czyli mówicie, że po tych śrubach widać, że to było niedawno demontowane? Raczej tak. Okej. Okay. Ile takich punktów mocowań tej budy jest? 10. Czyli tu mamy raz, dwa. Poprzednim zderzakiem tutaj jest. A te? Poprzednim zderzakiem jest. O co tu chodzi? Jest porozpinany układ chłodzenia. Panowie, bo jakby historia tego samochodu jest tak w takim skrócie. Ktoś to kupił, grzało się, odstawił do warsztatu. Co to? Tu rzeźba jakaś. A, bo to jest kompresor... Nie, to jest... Filtr paliwa. Ach, to jest filtr paliwa. A ładne to jest, taka polska myśl. Nasi tu byli. Tu świeże coś, nie wiem o co tu chodziło. No to jest świeżo porwana ta osłona termiczna. Wydech jest nieskręcony. Dzień dobry. Coś skręcana w ogóle, nie? No, jest. Ciekawe, czy są śrubki w bagażniku. Nie ma nic. Okej, to gorzej. No to damy radę, nie? No właśnie, bo to jest samochód niby po naprawie odebrany i... No i... No jest układ chłodzenia rozpięty, wydech nieskręcony, no tak dziwnie, nie? Tak, trochę. No też, no dziwnie. Tu jest hamulca zużycia układu, nie ucięty. Ale chociaż zdrutowany, czy? Nie, po prostu jest wyjęty. Okej. No dobra. No i przewody paliwowe były bardzo ładne. Jak to? Nie widziałeś? Nie, pokaż. Weź chłopak, tutaj jest ta trochę. Wiesz co, ale zdjąłbym osłonę, to silnik zobaczymy. To się okaże, że miski olejowej nie ma i będzie. A tak, słuchaj, z twojego punktu widzenia, mechanika, czy to jest samochód zaprojektowany fajnie, w sensie zobacz, tak, że... Zobacz tutaj. Oj. Co to jest? Czujnik temperatury oleju. Bez niego głupiej. Mhm. Ale tu też zobacz. A czemu go? Zobacz, co tu jaka rzeźba jest. No jest rzeźba jakaś, coś jest to... Czemu tak ktoś zrobił? Przecież to jest bez sensu. Oleje się z każdego kąta. No jest tutaj coś... Wiesz, to też ropą zalane jest, nie? Pamiętaj, że ta ropa się tu lała. Ale ropa się do tyłu leje. Okay. Przez skrzynię. Na skrzynię leć. A, okej. Okay. Dobra, zadam ale jeszcze tutaj raz... tutaj ten czujnik tak zostawiony, nie? Kable, jakaś żeliba, kurczę, naprawdę. Jeszcze raz pytanie, czy według Ciebie, czy raczej według Was, czy to jest zaprojektowane przez dobrych inżynierów, którzy myśleli o tym, że ktoś to kiedyś będzie rozbierał? Jakbyś... Jeśli chodzi o możliwość rozbierania, jest fajnie zaprojektowany. Czyli nie ma tutaj jakichś takich zagadek, że 12 różnych narzędzi, żeby tylko jedno... Nie, dosłownie w kieszeń można wziąć narzędzia do podniesienia budy, do wyjęcia silnika. No to jest przynajmniej jakiś pierwszy... Przystosowany. No, auto jest przystosowane. Do częstych wizyt w warsztacie. Nawet taka rzecz, że hamulce siłą rzeczy musimy rozpiąć, nie musimy ich odpowietrzać później. No. Spinamy, raz wciskamy hamulec i... Okej. Jakby ktoś szukał samochodu, to jest... Tutaj nasze disco. Co my tu mamy? Skrzynia została. Wał. Hmm.
No i rama faktycznie zakonserwowana porządnie. A gdzie jest silnik? Co robisz? Obieram go ze sprzętu póki co. Okej. Okay. Obyło się bez problemu. Po której ja was wczoraj, przed 17 was zostawiłem, jest 9 rano. No wczoraj o 18 była już buda podniesiona, także na dzisiaj zostało wyjęcie silnika. Okej. Okay. Jest z tym dużo problemów? W sensie, czy... Sam silnik dźwignąć. A, nie. Myślałem, że czy z tym konkretnym egzemplarzem jakieś problemy. Czyli tutaj tak jakoś gładko poszło. Tak. Tym bardziej, że połowy śrubek nie było. Naprawdę? Okej. Okay. Słuchaj, tak z twojego doświadczenia, bo to podejrzewam, że już trochę, parę lat to robisz, to wolisz wyciągać silniki z samochodów przez maskę, czy wolisz je tak jak tutaj? Wiesz co, na początku wolałem tak, teraz już chyba to się zmieniło, wolę bez ramowce i wyciąganie jest czyściej przede wszystkim. Tutaj cały czas ten piach się sypie z nadkoli, mimo że samochód jeździ po asfalcie, tego wszędzie jest pełno. Aha. Czyli to jest takie główne kryterium, że jest po prostu czyściej? Tak. A jeżeli chodzi o robotę, to pewnie tyle samo, nie? Czy... Myślę, że podobnie. To jakoś nie robi mi to wielkiej różnicy, czy robię tak, czy tak. A zdarzały wam się takie ramy, od których nie dało się tej budy oddzielić? Nie. Czyli to schodzi? My nawet trafiały się samochody, które już były rozebrane z wyjętym silnikiem, gdzie ktoś rozbierał cały przód. Mimo tego my i tak podnosiliśmy budę. Łatwiej jest po prostu. Aha. Łatwiej włożyć, tak? Łatwiej jest to włożyć później i nie ma jakichś tam komplikacji wtedy. Dobra, dużo masz tutaj roboty przy tym? Znaczy, mówisz tak, zdejmujesz osprzęt, czyli wyjmujesz wtryski? Wyjmuję wszystko, zostawiam goły słupek, aha, wtedy się przenoszę koło myjki, rozbieram już silnik i... Czyli na razie nic nie widać. To znaczy, powiedzieć to, co byś chciał usłyszeć, czy prawda? Dawaj, no. Jest parę kwiatków w tym silniku takich, że w ogóle silnik ze skrzynią nie był skręcony. Fajnie. Był tak, odma nie siedziała na swoim miejscu, więc stąd wszędzie jest olej, bo ona powinna tam w swoich miejscach. No ale najlepszy kwiatek jest tutaj. Ktoś montując uszczelkę nie włożył jej na miejsce, tylko zaślepił kanał olejowy od turbiny. Kto to robił? Uszczelka powinna być w ten sposób, tak? Ona jest zamontowana, o, w ten sposób. Jest coś takiego zrobione, no. Wow, niezły idiota. No, jest zaślepiony po prostu częściowo kanał. Słuchaj, ale żeby była sprawa prosta, jakby jasna, to nie ja. No nie, ja też nie preparowałem. Okej. Okay, nie wiem, niepodokręcana pokrywa. Też ja za to się nie zabierałem, nie? Jedna, nie, no ale słuchaj, druga, no, jakby wiemy jak to jest, nie? No to jakby tutaj katastrofa. No jest. Natomiast na szczęście jestem w dobrym miejscu, gdzie nie ma, wiesz, jakby najpierw drapania się po głowie, od czego to nie, było, nie? Nie, drapię się akurat. No dobra. Łukasz, czy masz... ty je podlałeś trochę? Czy mi się wydaje? Nie, to jest po prostu wyminałem przelewy. Aha. No bo one w sumie w ropie siedziały teraz, no bo się lało z niego. Z tamtej strony, z tej, ale spokojnie, w razie czego je wyrwiemy, mamy sprzęt do wyciągania wtrysku. A, czyli potraficie. Ja kiedyś wyciągałem te trzy, nie wiem dlaczego w tych lampach, nie wiem czy ty się z tym zgodzisz, ja kiedyś w 2.7 wyciągałem ten wtrysk i ten wtrysk. Moment, gdzie jest przód silnika? Tam jest przód. Dobrze. Te trzy, czy one się częściej z tej strony pocą? Jakoś nie zwracałem uwagi nigdy na to. Okej, czyli nie ma tego. Zresztą 2.7 nie robimy już tak często, nie? Mhm. Bo raczej... No koszt naprawy przewyższa wartość auta, nie? Coraz rzadziej ludzie się decydują, a mamy tyle roboty, że też się nie upieramy na 2.7, nie? Okej, okay. Czyli teraz tak. Osprzęt, czyli tam alternatory, rozruszniki. No tak, to już ląduje. A, tutaj, to już są nie? Moje pudełka, dobra. To będzie później myte, ale dopiero przed montażem. Teraz wtryski, obudowy. Wszystko kompletnie do gołego słupa. Turbo. I rozumiem, że tutaj spora część tego kosztu związanego z odbudową tego silnika jest też związana z tym, że jak już to wszystko jest na wierzchu, no to po prostu głupotą byłoby nie sprawdzić turbiny. No tak. A jak tak, będzie słaba, to ją po prostu wymienić. Nie sprawdzić wtrysków, nie zawieźć ich do wtryskarza, do pompiarza.
Głupotą byłoby ich, jak już są wyjęte, wyciągać je jeszcze raz za jakiś czas. Wiadomo, zwłaszcza, że to są jakieś tam koszty dodatkowe. No, ale. No, ale okay. Później nie mamy drugi raz roboty, tak? No i też wiadomo, że trzeba to wszystko uszczelnić, żeby to nie ciekło. I tyle. No i do zobaczenia za jakieś 2,5 godziny, pewnie za 3. Pewnie już będzie prawie po wszystkim. Dobra. Dobra, ile mam czasu, żeby zgadnąć? No dobra, z tym cylindrem coś jest nie tak. Ale cylindrek to jest wielki. Pikuś. Tak ma wyglądać tłok, a ten wygląda tak. Ładny. To jest cylinder ten, który tam... Tak. Czyli dobrze, ślad był dobry. No i sąsiedni gdzieś tam też, ale to już... Co mu się stało? Stopił się, także no nie unikniemy sprawdzenia wtryski. No nie, no to wtryski no, i tak byśmy sprawdzili. To... Czyli tak. To jest B, a powinno być tak. Z jakiego powodu to się... Lejący wtrysk. Po prostu. Po prostu. Czyli wtrysk nam to rozwala. No. Jednocześnie leje, więc rozrzedza olej i może to też doprowadzać do tego, że to się przyciera, bo... Coś tam też nam się zaczęło wydarzać na dole, nie? No bo konewki... Zaczęło go brać, no gdzieś tam. No, to już, delikatnie to już, zaczął się faktycznie. To już nie jest... Nie? Ta jest lepsza, to będziemy mieli porównanie. No tak, tutaj to powinno być takie gładziutkie pod palcem, tutaj... No już, już. Już delikatnie nie jest. I to możliwe, że to żeśmy z tej panewki opiłki znaleźli w filtrze? Tak samo z tłoka, no. Z tłoka. No dobra, panowie, i teraz tak, mamy coś takiego, co się bardziej opłaca, wsadzić drugi motor wyciągnięty gdzieś tam z jakiegoś Peugeota, Jaguara czy z czegoś takiego, czy naprawić to? Peugeot czy to będzie odpada, bo jest inny blok. Dobrze. To jest inny blok. Nie, nie, to nie był sprawdzian, wiesz, bo to także... jest tyle mitów na temat tych samochodów i tych silników, tego wszystkiego, że ja wszystko muszę spytać, żeby, wiesz, wiedza... One są teoretycznie to sama konstrukcja, ale różni się... Pod skrzynię wyjściem. Pod skrzynię, no, no i ma trochę różnic w bloku. Okej, okay, czyli jest blok jest niedopasujący. Nie będzie pasował na pewno. No dobra. Kupując używkę, można kupić używkę w takim samym stanie, jak tutaj mamy używany, nie? No tak. Czyli cóż, naprawiacie. No. To jest dobra wiadomość, czy zła wiadomość? To co, jakby znaczy, żeście... Myślę, że jest dobra wiadomość o tyle, że mamy wał nieprzytarty. Okej, okay, czyli no, nie... Pewnie polepi, no polerowanie, no polerować go trzeba, no wiadomo. No, ale jest wał nominalny. Ale mamy wał nominalny, tuleje wstawimy i... Jedną, czy wszystkie? Dwie będziemy robić. Ta jest, no ta jest uszkodzona. No dobra, ale to... Tłoku. Wy to widzieliście, a ja to nagrałem. Podszedłem, wsadziłem palec, najpierw sprawdziłem i generalnie diagnoza była dobra. W sensie... Coś tu się dzieje. Że coś tu się dzieje, no. Tłoki, żeście pochowali, to nie mogłem się wykazać. Nie, no tak, ja zdjąłem głowicę, to widziałem. Dobra, dobrze, nie jest ze mną tak źle. Czyli tak, ten i ten? No, też jest taki słaby. Mhm. No ma dziury tutaj, także no jego okay. Nie trzyma. Znaczy no zmierzymy wszystkie, tak? Mm-hmm. Jak będą trzymały wymiar, no to ich nie ruszamy, jeżeli będą, ale z reguły powinny być dobre. Przechowujemy wszystkie. Czyli co, pierścienie wszystkie wymieniamy? Tak. Dwa nowe tłoki? Znaczy dwa nowe tłoki. No, dobre, o dwa tak, tłoki, może. Tak. No spółki, gdzie tam będzie trzeba sobie je wziąć. Macie tu jeszcze, tam jest, widzę regał z różnymi rzeczami. Tam na górze. A, regał z spółkami jest tam, dobra. No i głowica, nie? Nie wiem co. No tak, jak. Bo ją sobie nie bierałem. Boż ty! Wypalony zawór, nie? No głowicę damy drugą. Głowic mamy też tam, leży ich dużo, także. No, nie z głowicą ma tak chyba, sobie poradzimy. I drugą będziemy wkładać. No. Teoretycznie można gniazdo wymienić i tak dalej, zawory podocierać, ale no... A z drugiej strony ładniej. I która to jest strona silnika? Czy to jest ta strona, o której żeśmy Łukasz dzisiaj rozmawiali, że ona najczęściej leje, czyli... Tak. Prawa. Coś tu kurde w tym musi być. Czy wy macie jakiegoś dobrego wtryskarza, bo ja w razie czego mam pompiarza? Znaczy. No to można zabrać, nie? Tak? No, zabrać? Wygodniej, bo my no... Dosiedlec dajemy. No to ja jeżdżę z wtryskami zgadnij gdzie. Dosiedlec. No, to jest
Tyle. Co teraz robisz? Co teraz będziesz robić z tym motorem? Umyję go. No i obrabiamy. Wymieniamy tuleje. Bartek będzie wymieniał tuleje. Na maszynę. Tylko musisz w kolejce postać, bo teraz blok tam leży na maszynie. Też muszę tuleje zrobić. I kiedy będziecie to dzisiaj robić? W przyszłym tygodniu? W nocy. Tak, to... Żeśmy ucieli... Dzisiaj, jutro muszę to zrobić. No nie ma wyjścia. No tak, później przekonujemy wszystkie, żeby to już... I składamy. No dobra. No dobra. Wał trzeba polerować. Właśnie, ten wał. Czyli generalnie to, co w tych samochodach najczęściej się psuje, w tym się samochodzie nie zdążyło jeszcze popsuć. No bo tak. Się zdążył popsuć tłok i generalnie on unieruchomił tutaj to wszystko. I faktycznie on jest ładny. To może... No tylko no przepolerował go mnie trzeba w tych rys. Druga i trzecia główne najbardziej. One, na nich najczęściej też się zaciera, na tych dwóch głównych. Także podejrzewam, że to była właśnie druga albo trzecia. No tak, druga i trzecia właśnie dostała. I to są wszystkie panewki, podpory, tak? Z niego, tak. Okej. Okay. Wiadomo, te no tutaj też jakiś śmieć dostały, się dostał, nie? No rysa. No ale miało prawo. Jak to tak działało. Good news, bad news. O, w sumie. Lepiej w tą stronę mi się wydaje, niż miałby być wał pęknięty. No tak, no bo nowy wał piątkę. A jest dostępny do 2.7? Jest, no są, no, 2.7 są oryginalne. Plus robota, no tutaj wiadomo, że też tanio nie będzie, ale przynajmniej będzie. I może ten wał też wcale nie jest taki zły, skoro przejechał i nie pękł. A pompa oleju, możecie mi pokazać pompę oleju? Łukasz, wiesz gdzie ją odłożyłeś? Cały czas w coś włażę. Co? Paweł, ty brałeś pompę. U ciebie. A, dobra. Tak. Okej, okay. I to jest jeszcze ta pompa oleju stara. Bo tak, to jest stara pompa oleju, czyli nie ma tutaj, i to się może od wibracji... I to się może od wibracji... Tutaj się urywają. Właśnie. Te elementy urywają. Bo... Od napinacza paska rozrządu. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to udoskonalona wersja tej pompy ma już tutaj jakieś wzmocnienie trochę, i... Trochę jest inna, delikatnie. I tyle. Ale to rozumiem, że to wyrzucamy, dajemy nową, bo to nie ma inaczej. To raczej tak. Zresztą to co tam, 2-3 stówy kosztuje, to w ogóle 5, 7? No bardziej 5-7. Dobra. Myślicie, o której będziecie go wrzucać na honowanie? Bo to jest coś, co bym chciał nagrać. To znaczy najpierw wycinamy najpierw starą tuleję. Wstawić. Co to znaczy wyciąć tuleję? No można zobaczyć, tam jest wycięta z bloku. Dobra. No, tak. Czyli wy ją wytaczacie, czy ją No bo się jej wyjąć raczej nie da, nie? Nie. Trzeba ją wytoczyć nożem. Aha, po prostu. Tak, wytaczamy nożem. I tam leżą drugie tuleje, no i takie tuleje sobie wstawiają. Aha, po prostu. A skąd macie te tuleje? No, sklepy. Czyli już albo tego... Albo sklepy, albo dorabiane, też dorabiają. Ale wy nie dorabiacie? Nie. A czemu tego nie dorabiacie? No to już za mało miejsca i sprzętu. Okej, okay, ale czy to jest jakaś... Znaczy domyślam się, że to nie jest przypadkowa stal? No nie, no to jest taka typowe żeliwo pod cylindry, pod tuleje. Aha, czyli to są żeliwne tuleje. Tak. Okay. To jest... Typowo materiał pod tuleje. Czy wszystkie tuleje będziesz przetaczał? Nie. Tylko te uszkodzone? Tylko te uszkodzone. A to nie przeszkadza silnikowi, że dwa tłoki będą nad wymiar, a jeden... Nie będą nad wymiar. Robimy je w nominach. A, dlatego wyjmujecie tuleje. Tuleje wycinamy i... No bo jeżeli mielibyśmy je roztaczać, to wtedy wszystkie sześć tłoków nad wymiar. No tak. Ale tak, mamy cztery tuleje dobre. No jasne. Jeszcze ich nie mierzyliśmy, ale zakładamy, że są dobre. Mhm. Mamy cztery dobre tłoki, więc to będziemy wyrywać ponownie. A to może zaślepić te dwa cylindry, coś tam pokombinować. Z jednej strony są tak. No wiesz, no Jaguar teraz robi te Land Rover czterocylindrowe silniki diesla, więc... Żeby były może po każdej stronie po jednym, to możemy zaślepiać, ale tutaj raczej wykulał. No dobra, to zdaje się nawet. Czyli no. Tak, rozumiem, że... Tutaj jest akurat, a nie, to też, to jest to 3 litrówka, tak? Ale to jest benzyna. To jest benzyna. Tak, to jest benzyna. Okej, czyli musicie się pozbyć precyzyjnie tego wszystkiego, czyli tych tulei, a macie prasę, rozumiem, że to prasą, macie prasę, czyli prasą wciskacie nowe tuleje i no i to w sumie obróbki. Wytaczamy i później honujemy. To weź jeszcze podaj definicję słowa honujemy, bo to nie każdy kojarzy. No musimy zrobić... No bo po wytaczaniu
po wytaczaniu mamy powierzchnię taką, no, po morzu. Chropowatą. Chropowatą, no. Zadziory tego typu. A musimy doprowadzić ją do... No raz, że wymiar musimy uzyskać, posponowanie. A dwa, że tuleja musi mieć... Gładkość. Gładziutka musi być, no jasne. I musi mieć tak zwaną jodełkę. Żeby olej... Żeby tak. Utrzymywać i olej. To inaczej, to jest surowa tuleja, tam jest pochonowanie już, nie? Okej, okay, surowa tuleja. Po prostu... Po nożu, no. Po prostu szorstkie. I tutaj sobie może... A, jest jodełka też, tak? Faktycznie. I rozumiem, że to już robicie, czyli honujecie. Tak, no stoi. Agregat do tego. Okej, okay, a czym to się różni w takim razie od frezarka, tak? No bo to jest po prostu frezarka. Wytaczarka. Mhm. Tylko ją wytaczamy. Okej, okay, no ale to powiedzmy, że frezarka się tutaj za bardzo nie różni chyba konstrukcją od tego. To jest głowica kamienia. A, okej, okay, czyli to już nie idzie jeden nóż? Nie, to już kamieniem tylko. Takie on się ustawia, ona tam lata góra-dół, nie? Odpowiedni kąt jodełki robi. On jest w stanie zebrać, czy tylko zbiera? Tak. Wiadomo, niedużo. Ale nie tak jak nóż, tak? Nie. To w setkach. Zbiera setki okay. milimetrów. 4-5 setek. Z jaką precyzją jesteście w stanie to ustawić? Co to setki? Naprawdę? No ja się tak dziwię, ale to... Znaczy, no jak pasowanie tłoka jest powiedzmy tam w benzynach 3,5 setki, no to musimy musicie. To zrobić dokładnie. To tak, po 3,5 setki no, chyba jest. Jeżeli ktoś, tak to teraz do widzów, jedna setka to jest jedna setna część milimetra, więc to jest naprawdę precyzyjne. Tak jak włos, mniej więcej, grubość włosa. Jakie jest chłodziwo tutaj? Znaczy po prostu zwykłe chłodziwo, czy to jest... Olej taki do honowania. Okej, okay. Olej do honowania. Olej do honowania. No dobra. Spadam, wpadnę.